Jest to niestety ostatnia edycja, 10. jubileuszowa, ale nie jest to koniec tego projektu, jest to początek nowego projektu. Skupiamy się na forum gospodarczym. Chcemy, aby wszystkie projekty wokół biznesu, czyli te, które wspierają je bezpośrednio czy też pośrednio, były jednak jakąś składową tego forum. Na to stawiamy. To jest w tej chwili, pracujemy nad marką, żeby to zbudować. Ale tak, w Polsce w tej chwili można zauważyć dynamikę, jeżeli chodzi o rozwój małych i średnich firm. To cieszy. Są ku temu też sprzyjające warunki makroekonomiczne. Dlatego też tym bardziej chcemy się wpisać w ten nurt i te firmy w jakikolwiek sposób wspierać i udzielać im pomocy. Obserwujemy, że osoby, które zgłaszają się, że będą chcieli podejmować działalność gospodarczą w momencie pierwszej wizyty w Urzędzie Pracy, tak naprawdę mają już pomysł na biznes. Najczęściej już mają określony cel, potrzebują tylko tego drobnego wsparcia finansowego. My też bardzo dużo, doradcy klienta pomagają tym osobom. No i tak jak tu wcześniej osoby mówiły, na pewno są zadowoleni z naszej obsługi. Cały wachlarz tych, których mogliśmy dzisiaj tutaj zobaczyć, to cały przekrój przedsiębiorczości w Bełchatowie. Taki widok powinien cieszyć. Tak, bardzo cieszy. Są to różne usługi, czy to produkcje. No naprawdę tutaj bardzo dużo można było dzisiaj zobaczyć osób. No i generalnie, co nas powtórzy, to jeszcze raz cieszy. Tworzą oni miejsca pracy, bo to już nie są jednoosobowe działalności gospodarcze, a całe przedsiębiorstwa nieraz. To był 10. jubileuszowy, a zarazem ostatni. To świadczy o tym, że słupek bezrobocia w Bełchatowie spada i Urząd Pracy nie będzie miał pracy? Miejmy nadzieję, że nie, natomiast chcę powiedzieć, że bezrobocie u nas spada, a 10. ostatni już konkurs, dlatego że będziemy teraz to łączyć razem z konkursem organizowanym przez starostwo Firma na Medal. Mała, średnia przedsiębiorczość to taki motor naszej gospodarki. Warto na nich stawiać? Tak, oczywiście. Małe, średnie firmy to taki naprawdę poważny potencjał, jeśli chodzi o gospodarkę. To są niby małe firmy, ale to są firmy takie bardzo dynamiczne, które tworzą miejsca pracy, szybko się rozwijają i nawet dzisiaj, jak rozmawiałem tutaj z kilkoma osobami, które prowadzą te firmy, z tymi osobami, które dzisiaj zdobyły wyróżnienia, to rzeczywiście widać po tych firmach, że one są takie mobilne, są dynamiczne, dynamicznie się rozwijają i myślę, że no to jest ogromny potencjał dla naszego regionu, dla Bełchatowa. Właściwie pomysł zrodził się bardziej chyba z potrzeby, bo mam w tamtym czasie miałam 3 swoje psiaki i chcąc wyjechać z dzieciakami na wakacje, był to problem, gdzie je zostawić. No wiadomo, rodzina rodziną, ale zawsze lepiej, jeżeli one trafią w jakieś miejsce, gdzie mają profesjonalną obsługę. No i tak w sumie pytałam, gdzie można i nie było gdzie, więc w sumie ze znajomym rozmawialiśmy i on mi tak podsunął pomysł, hotel dla psów. I rzeczywiście bardzo szybko spodobał mi się ten pomysł, skorzystałam z pomocy Urzędu Pracy i w sumie dzięki tutaj temu dofinansowaniu udało mi się otworzyć taką działalność, z czego jestem mega bardzo zadowolona.